Dzień dobry. To jest pytanie na śniadanie. Aleksander Sikora, Małgorzata Tomaszewska. Szanowni Państwo, na pierwszy temat wzięliśmy sobie śluby 2023. No czyli skoro wychodzimy za mąż, bierzemy ślub, no to przydałaby się piękna suknia. A jakie są trendy? To już pytanie do naszej wspaniałej pani, która przyszła do studia. Jolanta Bopińska, projektantka atelier Madonna. Kłaniamy się nisko. Dzień dobry, witam. Codziennie mijam wasze atelier jadąc do pracy. Cieszę się, że mogę się z panią spotkać. Dlaczego w ogóle jestem obecny w tym temacie? Bo ktoś by mógł pomyśleć, a przecież to temat tylko kobiecy. Nic bardziej mylnego. Panowie też lubią patrzeć na to, co ładne. I nawet panie, wybierać, prawda? I wybierać, i pomagać. Zdarza się bardzo często. Coraz częściej zdarza się. Co będzie modnego w 2023 roku, jeśli mówimy o sukniach ślubnych? Będzie się działo. Będzie królować różnorodność stylów. Każda panna młoda znajdzie coś dla siebie. I tak na pewno królować będzie ponadczasowa klasyka. Czyli nasza pierwsza modelka. Ma na sobie taką klasykę. Długi welon, który może zasłonić w kościele ramiona. Może zasłonić ramiona, ale jest to element ozdobny. Są to nowoczesne suknie ślubne z gładkich materiałów, bez zbędnych zdobień, wykonane z bardzo dobrej jakości materiałów. Używamy tutaj często mięsistej satyny królewskiej, mikado, krepa, ale wchodzą też inne materiały, bardziej nowoczesne i lekkie, jak French tulle czy silki organza. Czy ten materiał, który ma na sobie pierwsza modelka, może się miąć? Trochę tak, ale no cóż, wszystko jesteśmy w stanie znieść w czasie takiej imprezy. Ale jeszcze chciałam zwrócić uwagę na tiul, w ogóle French tulle, nie wiem, co to jest French tulle? Miękki, jedwabny tiul. Mhm, czyli to jest... Wtedy suknia jest gładka, ale ten bardzo zwiewna i lekka. Tutaj prezentujemy suknię z... połączenia mikado jedwabnego i jest to suknia na gorsecie. Fantazyjne wykończenie gorsetu górą w takie trójkąty. Bardzo fajnie marszczona w talii, która podkreśla talię. Elementem, na który na pewno zwrócą panny młode uwagę, są kieszenie. Jest to bardzo nonszalancki element, ale dodaje nawet najprostszej formie, najprostszej kreacji takiego nowoczesnego looku. Ale i poza tym można schować telefon czy błyszczyk. Jeszcze chciałam zwrócić uwagę na rękawiczki i na melon. I tam są drobne perły. Tak, rękawiczki wracają do łask. Kiedyś obowiązujący dodatek do każdej kreacji, czy ślubnej, czy wieczorowej. Symbolizowały godność i władzę. Wracają do łaski, coraz częściej stają się dodatkowe elementy. Ale to też taki subtelny dodatek, który jednak przeczy temu, że to aż taka klasyka. Dzięki temu, że faktycznie robi wrażenie. Poprosimy w takim razie o... Ale jeszcze chciałam powiedzieć, że perły też wracają do łask. Tutaj były pokazane dodatki i perły to nie tylko jako biżuteria, ale jako część ubioru. I to nieprawda, że przynoszą nieszczęście. Nieprawda i doskonale się wpasowują, pasują do wszystkiego i wpasowują się w każdą stylizację. Pani Jolanto, postaram się zabłysnąć. Jeśli się pomylę, proszę mnie od razu poprawić. Czy to jest suknia w stylu boho? Bo tyle się nauczyłem, prowadząc już kilka lat pytanie na śniadanie. Tak, można powiedzieć. Estetyka stylu vintage z nowoczesnymi rozwiązaniami, czyli trochę taka staromodna suknia w stylu retro w nowym wydaniu. Styl vintage kocha rękawy i dekolty w łódkę. Tutaj suknia na gorsecie również, miseczka pokryta reliefem, znaczy gorset na miseczce pokryty reliefem, rękawy pufiaste, odsłonięte ramiona, rękawy z gumkami, które można sobie ułożyć i jak pani będzie chciała. Spódnica w kształcie linii A. To, co zwraca moją uwagę, kiedy patrzę na te kreacje, to taka widoczna lekkość. I tak. Tu pojawia się pytanie, czy to jest propozycja tylko na wiosenne i letnie miesiące? Nie. To znaczy tak, jeżeli chodzi o suknie w stylu boho, to bardziej kojarzą nam się z organizacją uroczystości w ogrodach, tudzież na zewnątrz, czy na plaży nawet, więc... Ale pamiętajmy, że też wiele panien młodych bierze ślub poza Polską, wyjeżdża do ciepłych krajów i wtedy to jest suknia całoroczna. Tak, dokładnie tak, można powiedzieć.
No dobrze, to może zobaczmy trzecią propozycję, która jest nietypowa, można powiedzieć. Tak mi się przynajmniej wydaje, choć myślę, że jest marzeniem wielu kobiet. Z połyskującego materiału, takiego pełnego brokatu. Tak, dopasowana, podkreślająca piękno kobiecej sylwetki, kojarzona przez każdą z kobiet ze zmysłowością i elegancją. Wycięcia... Albo z Jennifer Lopez. Wycięcia i rozcięcia w tym sezonie będą królowały. Każda panna młoda je uwielbia. Dekolty w literę V z przodu czy z tyłu. Jest to doskonały zabieg wyciągający sylwetkę i podkreślający kobiecy look. Czy to jest stylizacja, kreacja, która przypisana jest do kobiet raczej ekstrawertycznych? Które chcą na pewno pokazać piękno swojej sylwetki i się bardzo odróżnić, pokazać. Mm-hmm. Mówiąc o trendach na rok 2023, kiedy to oglądamy propozycje, z którymi pani przyszła do naszego studia, na co panie powinny zwrócić uwagę? Może inaczej zadam pytanie, czego powinny unikać, jeśli chcą być w trendach w tym roku? Powiem inaczej. To wszystko zależy od stylistki, która będzie panią ubierała do tej uroczystości, bo nie ma nic gorszego jak źle dobrana suknia ślubna, źle dobrana do sylwetki, źle dobrana do typu urody klient panny młodej, bo tak naprawdę... W jednej sukni każdej klientce, każdej pannie młodej będzie, każda panna młoda będzie inaczej wyglądała. Są delikatne typy urody, więc tutaj możemy założyć albo taką klasykę, która nie przytłoczy w żaden sposób i podkreśli. Są też bardzo wyraziste typy urody, które podkreślą z kolei tą wyrazistość i tą szczególność. A jeśli chodzi o te dwa modele, które tutaj mamy na manekinach, to zauważyłam, że tutaj jest sporo prześwitu. Jest to dosyć odważna propozycja, aczkolwiek jest i w jednej, i w drugiej spora doza romantyzmu, przez co chyba nie będzie odebrana jako zbyt wyzywająca. Nie. To jest modne, taki materiał prześwitujący? Królowały takie prześwity w ogóle teraz w tym ubiegłym sezonie 22 na ślubach i też na czerwonych dywanach i wśród celebrytek. Na ślubach są to bardziej stonowane kreacje, które owszem są te prześwity, ale one muszą być przysłonięte, stąd są halki, podszewki, stąd też takie narzucane spódnice. I ta suknia, którą teraz widzimy, zaraz zobaczymy, jest na beżowym podkładzie. Na beżowym podkładzie cielistym, także jak pani założy, to wygląda ta koronka, jakby tylko koronka była na ciele, bardzo subtelna. Ta suknia jest również wzbogacona bardzo lekkimi, fajnymi kwiatami 3D, które jeszcze nadają tej sukni takiej lekkości, zwiewności. Czy możemy domniemać w takim razie, że patrząc na trendy 2023 roku w sukniach ślubnych odchodzi się od śnieżno-białej sukni, takiej mocnej, czystej, a raczej idzie się w kość słoniową, beżę? Dokładnie. Już od bardzo dawna tej bieli śnieżnej w trendach ślubnych nie ma, dlatego że biel taka ciepła, każdy typ urody bardziej korzystnie wygląda i na białej karnacji, i na ciemniejszej karnacji. Ciepła biel jest zdecydowanie dużo korzystniejsza. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Jolanta Wołpińska, Atelier Madonna, była naszym gościem. Raz, dwa, trzy, którą wybierasz dla swojej wybranki? Szczerze? Tak. Pierwszą. Czyli pierwszą, klasyka gatunku. Bardzo dziękujemy. Bardzo. Mówiąc o sukniach ślubnych, bardzo często pojawia się hasło marzenie, spełnienie marzeń każdej przyszłej panny młodej. A my teraz o tych marzeniach mówić będziemy, ale w nieco innym wydaniu, ponieważ piękna para, którą za chwilę państwo zobaczycie, spełniła marzenie tworząc kamper. Chociaż odnoszę takie wrażenie, że to nie tylko ich marzenie, ale także Arka Skarbowskiego. Emilia i Karol przed państwem.